Już dzisiaj będzie trochę o nawróceniu lewego i w kontekście tego wszystkiego, co mówi nam najpierw yy, pierwsze czytanie. Yy. No, i będzie też o trudnej sztuce przyprowadzania ludzi do Jezusa. Szukanie sposobu, jak to zrobić. Ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie, przychodzimy dzisiaj do Ciebie, mówiąc, zawierzamy Tobie kolejny dzień naszego życia. A w 256. punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego, codziennie przez nas przy tych rozważaniach czytanego, słyszymy słowa: Święty Grzegorz Januszu, nazywany również teologiem, przekazuje katechumenom w Konstantynopolu następujące streszczenie wiary trenitarnej przede wszystkim strzeżcie się strzeżcie tego cennego depozytu, dla którego żyję i walczę, z którym pragnę umrzeć, który pozwala mi znosić wszelkie cierpienia i gardzić wszystkimi nieprzyjemnościami. Mam na myśli wyznanie wiary w Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dzisiaj powierzam je wam. Przez to wyznanie za chwilę zanurzę was w wodzie i was z niej podniosę. Daję wam po to, by towarzyszyło i patronowało wam przez całe życie. Daje wam jedno bóstwo i potęgę, jednego i istniejącego w trzech, zawierającego, się, zawierającego trzech na różny sposób, bóstwo bez różnicy substancji czy natury, stopnia wyższego, który podnosi, ani stopnia niższego, który poniża nieskończona współnaturalność trzech nieskończonych. Cały Bóg, w każdym z osobna. Bóg Trójjedyny ujmowany jako całość. Nie zacząłem jeszcze myśleć o jedności, a już Trójca ogarnia mnie swoim blaskiem. Nie zacząłem jeszcze myśleć o Trójcy, a już obejmuje mnie jedność. Dziękujemy Ci, Panie, za to świadectwo, które składa Grzegorz Nazjansuk. I pomóż nam wchodzić w to, co da się zrozumieć. Amen. Posłuchajmy słowa. I potem wyszedł i ujrzał poborcę podatkowego imieniem Lewi, siedzącego na tle, i powiedział mu, towarzysz mi. I postawiwszy wszystko, wstawszy, towarzyszył mu i uczynił przyjęcie wielkie Lewi mu w domu jego. I był tłum liczny poborców podatkowych i innych, którzy byli z Nim leżąc przy stole. I szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie do uczniów Jego, mówiąc, dlaczego z poborcami podatkowymi i grzesznikami jecie i pijecie? Dajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu postawię kropkę z tego powodu, że... Jest to tak bardzo dużo treści w tym fragmencie dzisiaj jakby nam podanym i podarowanym, że właściwie można by było nawet na jednym słowie, jak to często budował ksiądz Michał Olszewski, przesłanie zostać. No ale po kolei. Słuchajcie, w ogóle w Izajaszu, jeśli chodzi o pierwsze czytanie w tym 58 rozdziale, który mamy dzisiaj także w zestawieniu z tym fragmentem o powołaniu Lewiego, Mam obietnicę dla sprawiedliwych. Tak mówi Pan, jeśli usuniesz u siebie jarzmo, przestaniesz grozić palcem, mówić przewrotnie, jeśli podasz swój chleb zgłodniałemu, nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas Twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a Twoja ciemność stanie się południem. Pan Cię zawsze prowadzić będzie, nasyci Twoją duszę na pustkowiach, odmłodzi Twoje kości, tak, że będziesz jak zroszony ogród, jak źródło wody, co się nie wyczerpie. Twoi ludzie odbudowują prastare odbudują prastare z, walizka, e, z e, zniesiesz fundamenty wzniesiesz fundamenty pokoleń i będą cię nazywać naprawiaczem wyłomów odnowicielem uliczek na zamieszkanie jeśli powściągniesz nogi od przekraczania szabatu żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszła, dzień święty Pana czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, by nie przeprowadzać swojej woli, a nie omawiać swoich spraw, wtedy znajdziesz rozkosz w Panu. Ja Cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju, karmić będę i tak dalej. Moi drodzy, to wszystko wyrzekł usta Pana, jak powie prorok Izajasz w tym 58 rozdziale, ale mamy to czytać Właśnie w kontekście tego powołania lewiego. Przeczytałem prawie fra cały fragment z tego dzisiejszego pierwszego czytania. Dlaczego? Dlatego, że no, Bogu zależy na tym, aby w naszym życiu odkryć to jego wołanie, tak, by odkryć w sobie grzeszność, którą niesiemy, no bo czym my się różnimy od poborcy? Podatków. Czym się różnimy od tego człowieka, który w wielu sytuacjach no, chce ułożyć sobie życie? Może tym, że to jest w inny sposób przez nas przeżywane. Bardzo podobnie jak on szukamy rozwiązania na różne pytania. Czy idziemy na kompromis? Okazuje się, że w wielu rzeczach tak. Idziemy na kompromis. To znaczy nie trzymamy się dróg Pana i to jest w nas do nawrócenia, to jest w nas do przemiany, do tego nas powołuje Jezus. Dlatego to zostawienie Izajasza z Łukaszem, z tego, z tego fragmentu, z tego rozdziału piątego Ewangelii właśnie Świętego Łukasza. Jeżeli my zaczniemy widzieć w sobie to, co Jezus chce zmieniać w nas, to kiedy będziemy na tej drodze, nie będziemy, nie będziemy yy, yy, myśleć o tym, że to inni bardziej potrzebują nawrócenia od nas. To będziemy badać nasze serce, widząc w tym, w, co, w czym jesteśmy słabi, w czym potrzebujemy jego uzdrawiającej miłości. Wtedy będziemy widzieć, że ten celnik, farzeusz, ten yy, yy, ta poganka, ta nierządnica, to my jesteśmy w tej Ewangelii. To nie jest pomyłka celowo dobrałem te wszystkie osoby w jednym zdaniu, bo to my potrzebujemy zmiany. Im bardziej w naszym życiu będzie jaśniała prawda Ewangelii, im bardziej w naszym życiu będzie jaśniał blask Ewangelii, będziemy starać się wszelkimi możliwymi sposobami. Wiecie, Ewangelię. Pokazywać tym bardziej ci, którzy będą patrzeć na nas, będą odkrywali tę miłość, która nie jest z tego świata. Dlaczego Paweł mógł tak jasno pokazywać, że on wszystko uznaje za śmieci? Dlatego, że w innym fragmencie napisał bardzo szczegółowo: Żyje już nie ja, choć prowadzę nadal życie w ciele, to moje życie. Jest życiem wiary w Chrystusa i tęsknie za tym miejscem, którego doświadczając w jakiejś małej mierze tutaj na Ziemi, mogę oczekiwać w perspektywie swojego życia. My mamy być tak rozkochani w Bogu, byśmy tą miłością, która w nas pracuje, której na miastkę doświadczyliśmy tutaj na Ziemi mogli pokazywać światu jako odpowiedź na choroby tego świata. Tak, to nie jest pomyłka. Moi drodzy, to jest wołanie o to, żebyśmy byli radykalni w miłowaniu. To jest to wołanie, które w mojej ocenie nie jest dostrzegane w nauczaniu papieża Franciszka, ponieważ on bardzo, jeszcze raz to powtórzę, wysoko stawia poprzeczkę na poziomie pokazania tego, jak we współczesnym świecie, nie zwalniając się z wymogów Ewangelii, dotrzeć z przesłaniem Ewangelii do tych, którzy tej Ewangelii nie znają. Ja mam nadzieję, że wy macie świadomość tego, że ja mówiąc o moim bracie w ciągu dzisiejszego, w ciągu ostatniego tygodnia, moim bracie Piotrze, ja mu gratuluję naprawdę z serca tego, że on dociera do milionów ludzi. Przez swoją łagodność, łagodność, dobroć, konsekwencje, tęsknotę za tym, żeby poznali Jezusa Chrystusa ci wszyscy, którzy Go nie znają, nie zmieniając tego, co Jezus mówi, tylko pokazując to, co Jezus mówi w taki sposób, aby mogła być odkryta przed Nimi prawda Ewangelii, że choć Jezus daje wymagania, to tak naprawdę stawia człowieka przed wyborem. Czy i ty chcesz odejść? Czy i wy chcecie odejść? Błogaty młodzieniec odszedł zasmucony. Jezus nie ciągnął go na siłę, ale dał mu drogowskazy w taki sposób, aby on mógł sam na poziomie tego, co robi, wybrać. Wiecie, ja wiem, że o tym nie piszą media. Ja Przemniej raz w tygodniu jestem na ewangelizacji ulicznej. Wiem o tym, że nie, nawet nie publikuję tego w internecie, bo to nie jest istotne, czy będzie to opublikowane za każdym razem, czy nie. Ale najbardziej, najbardziej dotykają mnie te rozmowy, wiecie, na ewangelizacji indywidualnej, na ulicy, kiedy ktoś zaczyna zadawać pytania i pomimo tego, że nie chce przyjąć, odchodzi, odchodzi z przemyśleniami i z życzliwością. Kiedy nie musimy się kłócić, ale ma jak na tacy podane podpowiedzi dotyczące swojego życia w kontekście Boga, który szuka, który kocha. To dla wielu jest tak wielki znak, który moje serce niesamowicie wzmacnia, bo widzę, że ja nie muszę nic więcej pokazywać, zanim człowiek nie przyjmie tej Bożej Miłości, by i tak ta miłość w nim pracowała. Mam przed oczami teraz te wszystkie osoby, którym ostatnio rozdawałem książkę. I ona mówiła, ale ja w to nie wierzę. Przecież ja im nie mówiłem o tym, że one mają się zmienić. Albo to jest niemożliwe, żeby Bóg mnie kochał. Przecież ja nic nie mówiłem o tym, że ja przekonuję do tego, że Bóg kocha. Rozumiecie, jakie to jest niesamowite, że dając książkę bez żadnego słowa, zastanawiałem się ostatnio, czy nie zakleić sobie ust, żeby to jeszcze bardziej było wymowne, żeby. Osoby, które tę książkę otrzymują na ulicach, mogą się zmierzyć z tym, że Ewangelia po prostu działa na nie, nawet w kontekście tego, że nic nie usłyszą o Ewangelii, kiedy z życzliwością tę książkę otrzymują i chcą odrzucić. Ach. No dobra. Ech. Moi drodzy. Trwa niesamowita dyskusja w kontekście tego, co zrobił ksiądz Wachowiak i niektórzy mówią, utarł nosa Najce. Tak naprawdę patrząc na to, obrywa cały kościół. Z jednej strony, no, nie wiem jak to zrobić. Ja przyznam się przed wami, nie wiem jak to zrobić, bo pani Najka, tak trzeba powiedzieć wprost, no, to co publikuje... Ona publikuje wierząc, że robi y, dobrze Kościołowi. Y, I no, mówi o tym, że ksiądz Wachowiak jest kolejnym, który dołożył jej krzyża. A ksiądz Wachowiak, no, przecież y, tłumacząc, że tak nie można, no też chce, aby kościół i, i, i Jezus byli poznani, pokochani. Wiecie, o czym ja teraz mówię? Jak ewangelizacja. Y, może przejść w to, co powoduje, że z nas się śmieją ci, którzy patrzą na to z zewnątrz. Mówię tutaj w kontekście tego, żeby poszukiwać sposobów, bo ja nie daję w tym momencie odpowiedzi, rozwiązania na te trudne sytuacje. Jakie to jest trudne, żeby to, co robimy przyprowadzało innych do Pana Jezusa, a nie ich od Pana Jezusa odciągało. Pamiętajmy to od tym, co jest podstawowe, a co w nauczaniu Jezusa brzmi błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, czy moje postępowanie zbliża innych do Jezusa. I ostatnie zdanie. Wiecie, co przerabiam ostatnio przez ostatnie tygodnie? O fakt tego, że jeżeli ja się z kimś pokłócę, nawet na ewangelizacji i nie opanuję moich emocji, to jak ta osoba przyjmie potem Jezusa? Czy ja nie zagrodzę jej drogi do Jezusa? Przez to, że ja dałem, ja dałem po prostu władzę moim emocjom nade mną. Czasem trudniej jest zamknąć usta. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec Syn i Duch Święty Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Dzisiaj zobaczcie co nowego na usprawiedliwieni 2103 w opisie. No i oczywiście proszę Was o misje, które zaczynamy w Stegnie w tej pięknej parafii nad morzem. Tam będziemy stosować metody, których jeszcze do tej pory nigdzie przez 20 parę lat, przepraszam, ponad 30 lat. Ewangelizowanie nie stosowałem. Sam jestem ciekawy, jak wyjdą. Jak był uda, do zobaczenia jutro.